W dzisiejszej Polsce publikujemy plan PSL, wyjścia z kryzysu, w jakim pogrąża się coraz bardziej nasz kraj. Na pierwszy rzut oka ten plan antykryzysowy pozbawiony jest jakiegokolwiek sensu. Wszyscy ekonomiści, których prosimy o komentarz, wieszają na nim psy. Ryszard Bugaj, niedawno mianowany doradca do spraw ekonomicznych prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówi wręcz wprost: Pawlak oszalał. Czy naprawdę Pawlak oszalał? Nie do końca. Rzeczywiście, nawet jeżeli, ten pro, jeżeli, nawet jeżeli ten projekt, który w gruncie rzeczy sprowadza się do zwiększenia deficytu budżetowego, nie ma większego sensu ekonomicznego, to ma duży sens polityczny. Pawlak coraz bardziej czuje się marginalizowany w rządzie Tuska. Do tej pory mu to nie przeszkadzało. Polska była stabilnym krajem z przyzwoicie, przyzwoicie rozwijającą się gospodarką i coraz mocniej rząd krytykowano za nic nie robienie. Krytykowano rząd, ale krytykowano głównie nie Platformę Obywatelską, Donalda Tuska i ministrów z jego partii. PSL, jako mniejszościowy koalicjant, pozostawał w cieniu, był jakby niepostrzegany jako partia rządząca, korzystając ze wszystkich profitów, będąc w rządzie. Teraz sytuacja się odwraca kryzys coraz bardziej się pogłębia. Minister Rostowski i Donald Tusk coraz częściej występują na konferencjach, które ogłaszają kolejne swoje posunięcia, które mają uczynić z Polski yy, kraj prężnej gospodarki. Pawlaka w tym kompletnie nie ma. Sytuacja staje się paradoksalna. Donald Tusk chce się spotkać spotyka się z przewodniczącym największej opozycyjnej partii, Jarosławem Kaczyńskim, by rozmawiać z nim o kryzysie, by rozmawiać z nim o sposobach wyjścia z niego. Waldemarem Pawlakiem podobnych konsultacji nie uskutecznia. To musiało go bardzo zaboleć. Bardzo go zabolało to, że znalazł się na aucie wielkiej krajowej polityki i złożył własny projekt. Nie sądzę, żeby ten projekt został zrealizowany. Podejrzewam, że zostanie on poddany głębokim zmianom, aż z czasem rozejdzie się po kościach i wszyscy o nim zapomną. Ale Pawlak ma nadzieję, że w ten sposób wzmocni swoją pozycję, a przede wszystkim przypomni Tuskowi. Jestem w tym rządzie, pamiętaj o mnie.